Ta pasja jest niebezpieczna. Wśród motocyklistów jest najwięcej ofiar wypadków drogowych. Mimo to miłośnicy jednośladów przybywa. Bo to filozofia życia. Z motocyklistami, którzy rozpoczęli sezon, rozmawiał Maciej Jaśko. I ruszyli. Miłośnicy legendarnej wyspy z radością przywitali wiosnę. Co roku jest takie pewne wyczekiwanie i staramy się wyczuć ten właściwy moment. To nie tylko sposób przemieszczania się, ale wręcz filozofia życia. Dla mnie jest to rekreacja, to znaczy nawet jeżeli jadę gdzieś na jakieś spotkanie i ja jestem w pracy, to ten dojazd nie jest stresem dla mnie, tylko jest chwilą przyjemności w ciągu dnia. Przyjemność, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Dlatego w całej Polsce lawinowo rośnie liczba użytkowników dwóch kółek. Ten rok notujemy wielką ilość nowych motocyklistów. No wystarczy popatrzeć na szkoły, na prawo jazdy, prawda, na motocykl. Wszystkie pierwsze terminy są praktycznie zapełnione. W samym Krakowie zarejestrowanych jest ponad 17 tysięcy jednośladów. To jest moja pasja. Ja to raz spróbowałem, wiedziałem, że to jest to. To jest to, co mi się podoba. W ciągu roku przybyło ich prawie 2000. To tak, jakby każdego dnia w mieście pojawiały się 4 nowe motocykle lub skutery. Z takim jakby wylewem tych motocykli na drogę, stopień agresji kierowców w stosunku do motocyklistów bardzo, bardzo wzrósł. Dlatego jazda w korkach między samochodami jest nie lada wyzwaniem. Na wiosnę teraz najważniejsze jest to, żeby dać sobie szansę na przypomnienie sobie po zimie, jak się jeździ, danie szansy kierowcom na to, żeby pomyśleli o tym, że motocykliści już się pojawili na ulicach, żeby zaczęli częściej spoglądać w lusterko. To rada 8-krotnego mistrza Polski Pawła Szkopka, który dodaje, że zabija nie prędkość, ale brak wyobraźni. Przy obecnych cenach benzyny i korkach w mieście, czy się to kierowcom podoba, czy nie, skuterów i motocykli będzie po prostu więcej. Maciej Jaśko, Kronika. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia o 21:45.